Okej. Cześć, witajcie w Jarosz Studio. Dzisiaj wracam z serią Solo w godzinę, czyli filmu, w którym spróbuję w godzinę nauczyć się jakiejś solówki, której nie znam. Jakiś czas temu w komentarzach prosiliście o Moonlight Shadow Mike'a Oldfielda i właśnie dzisiaj zajmę się tym kawałkiem, bo nigdy tej solówki się nie nauczyłem. I tak naprawdę, poza tym, że ostatnio słuchałem jej dosyć często, bo kilka razy po prostu trafiła mi się w radio, to nigdy się nie wsłuchałem w to solo. Więc teraz przejdźmy do rzeczy. Włączam timer. I jedziemy. Posłuchajmy, jak się to solo zaczyna. Coś takiego. Będę sobie teraz słuchał po kolei tych fraz, czasami możliwe, że jest wolnie i będę je nucił, a potem spróbował zagrać, bo w ten sposób uważam, że najszybciej się tego jestem w stanie nauczyć. Posłucham jeszcze raz tej początkowej frazy. Ona wchodzi sprzed taktu, tak mi się wydaje, bo jest typu raz, dwa, trzy, cztery, da, więc ten drugi dźwięk jest na raz. Coś takiego? Da. Brzmi tak legato, a nie jak kostkowanie każdego dźwięku. Jeszcze raz posłucham tej frazy. Da pa da da pa pa. Potem idzie do tego dźwięku cis. Więc jakoś się tam trzeba przetransportować. To jest po prostu zejście po A-durze. Nie jestem pewien, w którym miejscu on tu gra, ale spróbuję znaleźć takie wygodne dla mnie. Tam jest jakby taki przeskok między dźwiękami, jakby on przez chwilę przestawał grać, albo właśnie przeskakiwał z jednego miejsca na gryfie na drugie. Posłucham tego wolniej. Mam wrażenie, że to jednak nie jest grane na tej strunie, mam na myśli ten dźwięk cis, bo następna fraza to jest ten podwójny bend, mamy coś takiego. Chyba coś w tym stylu, więc nie może tego grać na strunie E, bo wtedy nie miałby tej następnej struny. Czyli tego dźwięku. Czyli teraz przenieśmy to wszystko na strunę D i G. Co jest dalej? No tak, tu jest E-dur. Chyba cała ta piosenka jest w E. Więc mamy E. I potem B-dur, albo polskie H-dur. Ale pomiędzy jest jeszcze jedna krótka fraza. Nie jestem pewien, w którym miejscu on to gra. To, co mógłbym teraz zrobić, żeby to troszeczkę sobie ułatwić, to jest włączenie jakiegoś nagrania live i zobaczyć, w którym miejscu on to w ogóle gra. Okej, czyli on tak naprawdę jest cały czas w jednym miejscu. Tutaj widać, że porusza się po tej innej pozycji, a potem wychodzi tutaj wyżej. To jest taki bend chyba, a nie taki, jak ja myślałem. Muszę tego posłuchać jeszcze raz. Tak, to jest jakby... Podciągamy ten dźwięk. I potem jest właśnie coś takiego, jest do E-dur i B-dur.
Czyli teraz spróbuję znaleźć to wszystko w tej jednej pozycji. Jest jeszcze szansa, że gra to w tym miejscu. To by miało sens, bo wszystko jest w tej jednej pozycji, tylko jest to troszeczkę takie nietypowe do zagrania dla mnie. Nie jestem przyzwyczajony do tej pozycji i do grania w ten sposób. Takie opalcowanie jest po prostu dosyć nietypowe. Tym bardziej powinienem się go nauczyć, żeby brzmieć właśnie tak jak Mike Oldfield w tej solówce. To, co zauważyłem też na tym live'ie przed chwilą, to że on gra palcami. Jak się tutaj przypatrzymy, to nie trzyma kostki, tylko ma taki nietypowy styl grania palcami. I właśnie teraz sobie przypomniałem, że rzeczywiście on chyba z tego jest znany. Czyli gra tymi palcami. Jest to dla mnie dosyć nietypowe, więc chyba jednak będę grał to kostką, a później ewentualnie spróbuję nauczyć się to grać palcami. Najpierw znajdę po prostu wszystkie dźwięki. Okej, czyli potem jest powtórzenie praktycznie wszystkiego, co było do tej pory, ale po tym będzie... Mamy jeszcze jeden taki podwójny bend. Posłucham go jeszcze raz. To jest coś takiego... Ta fraza jest troszeczkę inna, troszeczkę dłuższa. Okej, co dalej? Okej, czyli na tym będzie, powtarzamy go, ale kończymy inaczej, idziemy w inną stronę. Coś takiego. Znowu są te same akordy, ale chyba jakoś inaczej grane. Zasugerowałem się, że to jest ten sam akord co wcześniej, ale jednak nie, to jest po prostu po E-durze. Idziemy do rzeczywiście przewrotu od tercji, ale nie do B, tylko do A. Cis, E, A. Potem coś takiego jakby. Nie jestem w stanie zapamiętać tej frazy. Okej, czyli chodzi o to, żeby było ta-ga-da, ta-ga-da-da-da. I potem jest dopiero da-da-da. Teraz się zgadza. Idziemy dalej, tutaj są te takie dziwne, wysokie bendy. Okej. Ten jeden dźwięk to mam, tylko ten drugi, który to jest dźwięk. I potem jest jakiś szybki przebieg. A, i potem wchodzi jeszcze druga część solówki. No dobra, to po kolei. Najpierw ten szybki przebieg. Chyba go zwolnię od razu. Du, ta, du.
Jeszcze raz. I potem jest da, 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 da i już wchodzi następna partia, czyli ta solówka już na innym brzmieniu. To teraz musisz nauczyć się to grać w tempie, chociażby jakimkolwiek tempie. Jest tam jeden strasznie dziwny bend, który muszę teraz na szybko rozkminić, bo zostało mi serię mało czasu, a tak naprawdę 10 minut. Więc lecimy. Nie jestem pewien, czy tak się to gra. Jak dla mnie brzmi to inaczej. Spojrzę na szybko na live'a, w jaki sposób on jest w stanie chwycić jednocześnie te dźwięki, je podciągać i grać jeszcze dodatkowe dźwięki. Okej, to jest coś takiego. Chyba już rozumiem, spróbuję to szybko złożyć do kupy. Okej, dotąd myślę, że jestem w stanie to zagrać. Spróbuję to szybko złożyć do kupy, bo właśnie minęła godzina. Wow, no nie spodziewałem się, że ta solówka może być taka trudna, ale jest mega zajawkowa. Naprawdę to ogrywanie akordów tutaj, te frazy, te podciągnięcia podwójne, to jest naprawdę sztos i nie mogę się doczekać, żeby to naprawdę opanować i zagrać płynnie w pełnym tempie, co na pewno wam pokażę, więc dajcie mi z tydzień, dwa i wrzucę tutaj nagranie, gram to już w pełnym tempie. Ale to jest dopiero pierwsza część tej solówki, a minęła ponad godzina, więc nie zdążyłem tak naprawdę opanować całej, więc jeżeli chcecie zobaczyć część drugą, no to nie krępujcie się, kliknijcie łapkę w górę i subscribe, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. I jeżeli macie inne propozycje, to napiszcie je w komentarzu pod spodem, a ja tymczasem się z wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.